Nie. Mianowicie. Okej. Dawid, może grać? O nie, moje hasło, wszyscy widzieli. Ta, tak umi. Kapa, kapa. Dobra. Tak jak już mówiłem, konstruujemy roboty z klocków. Ale wiecie co? Jednak zmienię teraz nazwę streama. Robocraft. Może ktoś się z zewnątrz przypamięta. O nie, był problem. Czekajcie, może jakoś świeże. Ta. Z jakiegoś powodu Twitch mnie wylogował. Poczekajcie chwilkę. Dobra. Szary ekran, mam nadzieję, że się nie zawiesi. Wtedy, kiedy chcę pokazać, mam nadzieję, że się nie zawiesi. Okej. Halo? Dobra? Proszę? Okej, wiecie co? Zrestartuję to po prostu. Dobra. Jeszcze raz. Login. Ta, prawo Morfiego. Że mówiąc, pierwszy raz mi się coś takiego przytrafiło, że gra się w ten sposób zawiesiła. Znowu był problem. Okej, dobra, jeżeli tutaj to zrobię. Okej. Twitch mi dzisiaj robi problemy same. Dobra. Jesteśmy. Grze. Dobra. Zmienię może pojazd. I włączę muzykę, skoro nie będziemy... Skoro nie będziemy... puszczać nic zewnętrznego. Dobra. Konstruujemy pojazdy. I robimy to w stylu Minecrafta. Czyli sobie z bloczków konstruujemy. I wstawiamy różne takie specjalne bloczki, jak na przykład kółka, bronie, tarcze, latacze i tak dalej, i tak dalej. A co potem robimy z takimi pojazdami? Oczywiście bijamy się z innymi graczami i to jest całkiem fajne. To najlepszy sposób przetestowania, jak dobra jest nasza konstrukcja. Sprawdzić w walce z innymi graczami. Dobra. To jest mój czołg, który już sporo nim przegrałem. Życia. Ponieważ gra pierwszy raz, kiedy zagrałem, mnie bardzo wciągnęła. Ale jeszcze jest dużo możliwości konstrukcji własnych pojazdów. Jest w tej grze dużo... dużo dosyć do popisu. No i... dosyć... ten popis musi być nie dość, że popisowy, ładnie wyglądać, to również musi się sprawdzać. I to jest chyba najciekawsze w tej grze. Kombinowanie tak, żeby jednocześnie coś uzyskać, co da się prowadzić i coś, co jednocześnie jest sprawne w walce. Okej, dobra. Gra jest
Również to jest fajne, że gra jest dostępna za darmo. Można wykupić premium account, ale on daje tam dwa razy więcej kasy za zwycięstwo w grze. Taki standardowy bonus w tej typu grach. Ale można zagrać za darmo, więc czemu by nie wypróbować, ponieważ według mnie gra jest bardzo warta próbowania. Okej, dobra. Właśnie, zdjąłem tutaj dwie tarcze, ponieważ jak widzieliście wcześniej, konstruowałem sobie również drugi pojazd. Więc chciałbym je teraz dostawić, dobra. Bloki kupuje się za kasę zdobywaną w grze. I bloki dzielą się na różne tiery. Nasz pojazd również ma tier, to ten pasek, który widzicie tam u dołu. I oznacza to jakby poziom naszego pojazdu. Każdy tier ma dostęp do silniejszych broni. Jest bardziej wytrzymalszych kostek oraz różnorodność się odblokuje z kolejnymi tierami. Na początku możemy skonstruować tylko prosty pojazd z kółkami i z SMG. To później odblokowują się nam również jakieś gąsieniczki, jakieś dyski do lewitowania, skrzydła z broni, na przykład snajperskie railguny, plasma launchery, które są mniej więcej artylerią. No, możliwości jest dużo. To jest taki standardowy pojazd typu kółka i najwięcej broni, ile się da. I to jest chyba dosyć bardzo wydajna konstrukcja, żeby to tu ją. Łatwa w prowadzeniu i da się tym łatwo zabijać. Dobra. Dokupię sobie dwie tarcze, ponieważ użyczyłem je do tamtego projektu samolotu. Dobra, ustawię je tutaj jedną. Okej. I drugą. Tak. Jeszcze co jest fajne w tej grze? Kiedy nasz pojazd obrywa, znaczy otrzymuje trafienia, to konkretne bloki, które otrzymały te obrażenia, się niszczą. Każdy blok jakby ma własne punkty życia i te bloki, które zostały trafione, się niszczą. Więc można po pierwsze w walce celować części, te, które najbardziej chcemy zniszczyć na początku, czyli zazwyczaj to są po prostu działa przeciwnika. A po drugie, konstruując taki pojazd, musimy również zwracać na to uwagę i konstruować go w ten sposób, no, żeby jakoś chronić te najbardziej nasze potrzebne części pojazdu, żeby nie były odsłonione, i tak dalej, i tak dalej. Dobra. Jakby ktoś miał jeszcze jakieś pytanie, proszę pytać się na czacie, czy tam będę odpowiadał. Dobra. Więc tyle gadania. Możemy przejść do gry. Okej. To jest taki akurat dziwny typ meczu. Zazwyczaj są pojedynki 10 na 10. Gra w tym formacie po prostu zżyna to, co jest dobre, a to, co jest dobre, to jest World of Tanks. I więc mecze wyglądają, typowy mecz wygląda dokładnie tak samo jak World of Tanks. Jest 10 na 10, jest mapa, wspierają się dwie drużyny, jest jadka, któraś drużyna wygrywa. Natomiast jest kilka też odskoczni od tego. Na przykład ten jest. Przykład tego. To jest mecz typu challenge. W tym meczu kilku bardzo silnych graczy, jak widzieliście, na siódmym tierze w tym przypadku, czterech, mierzy się z większą ilością słabszych graczy. Czyli tutaj jest 14 graczy na czwartym tierze. Z mojego doświadczenia zazwyczaj wychodzi na to, że ci silniejsi gracze wygrywają. Naprawdę w niektórych tylko przypadkach zdarza się, że uda się coś tam uszczypnąć silniejszych graczy, jednak różnica tych tierów robi swoje. Dobra. Tak, już kogoś sprzątnęli. Oni tam się gdzieś zespawnowali, tam gdzie jest ten promień. Okej, tam jest snajper. Widzę to po jego ikonie, ktoś go wykrył. Widać, że strzela.
Snajper na tak wysokim poziomie mógłbym je bez problemu zabić jednym strzałem, nieważne w co by trafił. Więc spróbuję troszkę się ukryć. Tak, oni się tam biją. Aczkolwiek walka z... w trybie challenge to jest dosyć taka specyficzna. Okej, okay, to byłby dobry cel dla mnie. Plasma Bomber. Aż to jest latający pojazd. Przeciwko któremu powinienem całkiem nieźle sobie dać radę. Oczywiście jeżeli mnie trafi ze swoimi plazma strzałem, to mnie zabije na krótkim jednym czasem, więc również muszę uważać. Okej, okay, sporo moich sojuszników już padło. Okej. Okay. Widzę przeciwnika. Tworzę ogień. Troszkę się wycofam. Nie chcę zwracać na siebie zbyt dużej uwagi. Okej, okay. Próbuję go ustrzelić. Zazwyczaj latacze są bardzo... bardzo wrażliwe, jeżeli chodzi o otrzymywanie obrażeń. Jeżeli uda im się zestrzelić skrzydło, to zazwyczaj zaczynają spadać bezwładnie i to jest ich koniec. Dobra. Okej. Okay. Tam jest Railgun. To chyba zwrócił na mnie uwagę. Okej, okay. Mają tutaj dużo railgunów. To jest dobrze, ponieważ one są słabe w bliskim starciu. Więc mogę spróbować bliżej ich podejść i zaatakować. Ale dalej, nie chcę zwracać zbyt dużej na siebie uwagi. Już na tym poziomie, jeżeli mnie wezmą na cel... O, właśnie tak. Nie zabić. Okej, trafił we mnie w tarczę, więc chyba tylko dzięki temu żyję. Okej, tamten pan również na mnie celuje. Mogę się tym samym wdzięczyć. Okej, dobrze, że stoi w miejscu. Nie wie, kiedy ja mogę wyjść. Okej, nie ma też zbyt dobrego strzału na mnie. Okej, okay, zablokowałem się. Nie jest zbyt dobra pozycja. Okej, okay, pomógł mi się odblokować. Dobra. Tyle w temacie. Dobra, stworzyłem... Udało mi się troszkę go uszkodzić. I zostało jeszcze tylko dwóch sojuszników przeciwko... dwóm... silnym botom, więc raczej tego nie wygramy. Dobra. W międzyczasie spróbuję zmienić grę na streamie. Ponieważ uważam, że mogłoby to troszkę przyciągać może parę ludzi. Okej, dobra, przegraliśmy. Teraz sprawdzę wyniki. Spróbuję zmienić grę na Twitchu. Zmienić grę na streamie. Okej. Okay. To był Twitch. To może LOL. Nie, nie. Lola dzisiaj nie zaplanowałem. Jest tyle ciekawszych gier niż LOL, ludzie. Dobra. Robocraft. Dobra, chyba udało się w końcu zmienić. Dobra. Chce ktoś grać? Niech wbija. Niech wbija w Robocrafta, niech ściąga. Stworzę jakiś niskopoziomowy robot i będziemy mogli razem. Klatkuje? Co mi powiada, że klatkuje? No cóż, trudno. To niedobrze, że klatkuje. Tak już powinno być lepiej. No tak, sorry. To za to, że
przez to, że gra była zminimalizowana. Dobra. Dobra, dostaliśmy trochę kasy. Jak widzicie ten... jak widzicie ten pasek na dole, on oznacza tier naszego robota. Więc już jestem przy końcówce tiera czwartego, więc jeżeli troszkę poupgrade'uję mojego robota, dodam troszkę droższe części, to wskoczę do tieru piątego. Wtedy będę mógł odblokowywać rzeczy z tieru piątego, ale również walczyć z przeciwnikami z tieru piątego. Więc na razie jeszcze zostawmy tak jak jest. Spróbujmy zwyciężyć chociaż raz. I później zobaczymy. Jeżeli ktoś zamierza grać, niech da znać na czacie. Wezmę jakiegoś, zbuduję jakiegoś szybkiego robota z tieru pierwszego i będziemy się mogli razem sobie pograć parę meczy przed następną grą. Okej. Okay. Normalna bitwa. Okej, okay, mamy trzy railguny. Oni mają na samym dole, widać, mają lecznika. Co nie jest dobrze. Lecznik, healer jest bardzo potężnym robotem. Może dosłownie odwrócić losy bitwy. Ale my mamy sporo latających bombiarzy. Co również nie jest dobrze, ponieważ latające roboty nie są zbyt silne. Są przydatne jak supporty, ale nie są w stanie dużo zabijać. Okej. Okay. Ten pan chyba powinien przetestować swoją konstrukcję zanim zobaczył na pole bitwy. Chyba jej sterowanie nie jest zbyt intuicyjne. Okej, okay, dobra. Tam jest jakiś pan. Próbuję go zestrzelić. Mój czołg jest od broni w SMG. SMG się całkiem dobrze nadają do ściągania latających. Okej. Okay. Shrelgan musiał go ściągnąć. Okej, okay, tam kolejny jakiś pan. Dobra, to tego strzelam. Okej, okay, tutaj się coś wbiło. Okej, okay, tamtego też zastrzelili, widać, leży na ziemi. Okej, okay, tu jest chyba coś? Nie. Okej, okay, tam po przeciwnicy. Okej, okay, ktoś mnie wykrył. Więc... mogę się oczekiwać, że niedługo ktoś do mnie będzie strzelał. Tam jest railgun. Uważać na niego. Tak, to jest poza... jestem poza jego zasięgiem. Nie spróbuję zmienić pozycję. No, mogę coś takiego zrobić. Dobra, trafił mnie. Coś tam latało? Nie wiem. Dobra, jakby ktoś z lataczy podleciał tam, go ściągnął tego, to byłoby miło. Ponieważ ten pan się kampi na mnie. Okej, okay, dobra, ruszmy się. Więc ja też będę mógł się ruszyć. Dobra. Co my tutaj mamy? Mam nadzieję, że zajdę jakiegoś odegrana od tyłu. Całkiem przydatne. Okej, okay, chyba niedużo przeciwników zostało. Da, tylko 4. Duże szanse na zwycięstwo. Ej, tam się coś biło. Okej, okay. Dobra, tu jest ten lecznik. Więc dobrze by było, będzie go zdjąć. Szybko. Okej, okay, dobra, tu jest ten gunner. Dobra, był. Lecznikiem również trzeba uważać. Poza tym, że leczy, posiada również całkiem promień, który może zadać obrażenia. Okej, okay, dobra. Tam jest jeszcze jakiś latający plan. Muszę na niego uważać. Jakiś niedobitek. Dobra, nieważne. Ale pewnie stracił już kontrolę całkowicie nad pojazdem, więc że jest już niegroźny. Okej, okay, dobra. Sporo oberwałem, ale jednak dalej się toczę.
To jest duża zaleta, przewaga pojazdów lądowych nad latającymi. Jeżeli pojazd lądowy oberwie, straci parę kół, nadal da nim się jeszcze jakoś prowadzić. Kiedy pojazd latający straci skrzydło bądź parę dopalaczy, które sprawią, że niesymetrycznie będzie rozkład ciągu, to już kompletnie się nie da nim prowadzić. Jest bezużyteczny. Więc próbowałem trochę zbudować jakiegoś latacza, którym jakoś by się dał. Chciałem polatać, pograć. Ale tu jest właśnie duży problem z lataczami. Ogólnie pojazdami latającymi. Wystarczy drobne trafienie, tracisz jedną część i jesteś już wykluczony z walki. Efektywnie. Więc taki mam problem. Póki co. Ale ten czołg okazał się całkiem dobrą konstrukcją. Tak go uważam. Jest całkiem skuteczny. Dobra, zobaczmy. Tam poszło. Dobra, całkiem sporo zniszczyłem. 2 kile, 3 skauty. No i dobra, sporo kasy weszło. Dobra. To skoro zdobyłem zwycięstwo, to możemy wkroczyć na tier 5. Jak to zrobimy? Myślę, że po prostu kupię sobie troszkę lepszych kostek. W tej chwili mój czołg jest zbudowany głównie z tych kostek. Każda kostka ma tam współczynnik armor, czyli HP, masę jakąś oraz robot ranking. Czyli robot ranking to określa to, jak ona wpływa na ranking naszego robota w tierach. Więc kupię więcej tych kostek. One są znacznie wytrzymalsze. Zobaczmy. Niebieskie kostki mają 202 życia, a te mają 289, tak. Spory wzrost. Sporo kosztują. W porównaniu, tak, te kosztują 200, tamte kosztują 100. Więc nie będę na razie mógł w stanie wymienić wszędzie ich, ale w strategicznych miejscach powsadzam. Powinno mi ranking skoczyć do tier 5, dobra. To mogę wymienić też na... Tak. Dobra, fajnie. No i dobrze. Dobra, gdzie możemy to ulepszyć? Po pierwsze chcę mieć z przodu jak najwięcej tych wytrzymalszych kostek, ponieważ zazwyczaj podczas walki staram się ustawiać przodem do przeciwnika. Więc jak przeciwnik będzie do mnie strzelał, to biorę pod uwagę. Zakładam, że pierwsze będą niszczone te kostki z przodu. Więc żeby było, jakby one były jak najbardziej wytrzymałe. Dobra. To były skośne kostki. Zaraz je powymieniam. Muszę kupić te skośne. Dobra. Kośnych. Tak. No i dobra. Po drugie, kostki, które również chcę wzmacniać, to te kostki, do których są przyczepione jakieś elementy mojego pojazdu. Na przykład typowo bronie, tarcze bądź kółka. Ponieważ jeżeli element, do którego przyczepiony jest element inny, zostanie zniszczony, to ten przyczepiony element również zostaje zniszczony. Więc to są drugie w kolejności. Okej, dobra, wskoczyłem właśnie na tier 5, więc zaraz będziemy mogli coś sobie zawalczyć w tym tierze 5. Zobaczyć, jak tam walki w nim wyglądają. Domyślam się, że w tierze 5 będą częściej obecni healerzy, bo jednak w tierze 4 jeszcze lecznik nie był regułą, że musi być zawsze. Dobra. Mam jeszcze te trzy wymienię. Ciach. Dobra.
Może jeszcze tych parę z przodu. Ciach, ciach. 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 Chyba tutaj jeszcze się jakoś zmieści. Może nie. Okej, tak jakoś wpakowałem. Również tutaj wpakuję, ponieważ czemu by nie. Ciach. Dobra. Nie chce mi się na razie dużo więcej niż gmerać przy nim. Domyślam się, że to również nie jest ciekawe. Dobra, no to do walki. Przy okazji włączę sobie tutaj podgląd. Okej, 7 oglądających. Łącznie ze mną. Trochę mnie to dziwi. Czyżby nie podobał wam się ludziom Demise? Jest taka ciekawa gra. Jakie macie gust do gier, ludzie? Dobra. Właśnie. Może jeszcze jak to wygląda? Chyba okej. To jedziemy. Właśnie, nie przyjrzałem się, co mamy w drużynie. Mamy sporo lataczy. Też jest do przyjęcia, że na wyższych poziomach może być więcej lataczy. Do tym chyba nie mamy lecznika. Trochę się zagadłem. No ale cóż, dobra. Zobaczmy, jak to będzie. Ruszajmy do boju. Okej. Okay. Ja już widzę, że jacyś kamperzy są. Więc... tej panie proponowałbym się panowi ukryć. Okej, okay, bomber. Właśnie nie powinien zbliżać do SMG. Latacze nigdy nie powinien się spodziewać do SMG. Okej, okay, ktoś tu strzelał. Okej, okay, tam jest jakiś chyba plazma. A powinienem bardziej patrzeć w niebo. Nie mam jeszcze takiego zwyczaju. Okej. Okay. Tu jeszcze może mogę nieźle porachować. To oberwał w coś, co mu przeszkadza. Możliwe latanie. Okej, okay. To tam do mnie strzela. Nie widzę tam nic. Okej, tam jest pan. Już go widzę. Okej. Jeszcze jakiś railgun do mnie mierzy. Więc się schowam. Zbyt szybko zejść. Okej. Do pana muszę uważać. Okej, wystrzelił, wystrzelił. Więc teraz mam chwilę czasu. Miałem chwilę czasu. Nie mogłem go załatwić, ale on się schował. Tutaj był jeszcze jeden pan. Więc... próbuję go załatwić w oparciu palca, chociaż może mi się to nie udać. Da, był mocno otarczowany. Okej, tak udało mi się dojść tych obrazy. Dobra. Widzicie, ta konstrukcja nie jest aż taka zła. Dobra, przydałbym się trochę leczenia, ale jestem jeszcze w sumie w całkiem niezłym stanie. Okej, ten pan ma sporo tarcz. Gdy celownik zmieni się na niebiesko, to znaczy, że trafiłem w tarczę i nie dodałem mu tych naprawy. Okej, okay, dobra. Podarczę. Okej, okay, przejmuję nam bazę. Się wycofam. Jestem trochę wolny na takie dynamiczne przemieszczanie się po bazie.
Okej, zostało nas tylko dwóch, a tamten gość nie potrafi, nie może się ruszyć. Nie jest dobrze. Okej, demise jest bardziej nie do oglądania. No, mogę się zgodzić. Aczkolwiek, żeby grać w grę, trzeba ją posiadać. Chyba z naszego drona tylko ja posiadam demise. Okej, dobra. Ten pan mnie całkiem szybko załatwił. Byłem już w całkiem kiepskim stanie, on, jak widzicie, jest nieruszony. Więc próbowałem. Próbowałem ratować sytuację, ale się nie udało. Okej, to jest typowy latacz. Skupił jakąś ważną część do latania i mimo, że ma ponad połowę zdrowia, to jest już wykluczony z walki. Okej, udało mu się jakoś cofnąć do bazy. Trochę wydłużyć nasze życie. Ale dobra. Okej, dobra. Dopiero wkroczyłem na tier 5, a mimo to całkiem nieźle sobie dałem radę, więc... Więc ta konstrukcja, że nie jest najpiękniejsza, ale to, co robi, robi dobrze. Dobra. Może przy trochę lepszym szczęściu następnym razem się uda lepiej, dobra. Okej, zobaczmy na drzewko, ponieważ walcząc w danym tierze odblokowujemy punkty rozwoju z danego tiera. Znaczy no, te gwiazdki, nazwane te punkty rozwoju. I one są wymagane, żeby odblokować lepsze rzeczy, więc żeby odblokowywać lepsze rzeczy, potrzebujemy gniazdek z 5 poziomu, tylko dostajemy podczas walki z walki z przeciwnikami na tier 5, więc zdobyłem pierwsze gwiazdki 5 poziomu, więc mogę teraz zacząć powoli coś zbierać, żeby coś odblokować. Okej. Pierwsze chciałbym odblokować bronię z tieru 5, ponieważ bronie się najszybciej wymienia, są najwygodniejsze do wymiany i dają sporą różnicę, więc zobaczmy. Na przykład ten ma obrażenia 1200, a z następnego tieru ma 1800, o połowę więcej. Więc tak. Ale potrzebuję sporo więcej gwiazdek, żeby je odblokować. Się zimno robi. Okej, kolejny challenge battle. Bo tym razem przeciwnicy na 9 tierze. Nigdy nie daję tym challenge battle zbyt dużej szansy, ale są trochę, jest spora kasa za nie. Jest bonus handicapowy za to, że mają większy tier i dostajemy dużo więcej kasy za to. Więc nawet jeżeli przegramy, to powinno się coś wynieść z tej bitwy niezłego. Okej, mamy lecznika. To jest dobrze. Lecznik się bardzo przydaje. Nawet mamy 3 leczników. To bardzo dobrze. Przydadzą się. Z pewnością. Mamy 2 na 9. Wow, nie zwróciłem uwagi. Okej, tam jest railgun. Więc... W pierwszej chwili, kiedy mnie zobaczy, zapewne mnie zabije jednym ciosem. Okej, interceptor. Jest ciekawe. Jeżeli wroga drużyna nie ma healera, to jest bardzo duża szansa, że można wygrać. Jeżeli ma healera, to te szanse dużo spadają. Okej, dobra. Zobacz się Ała. Dobra. Dobra, popatrzmy trochę, co tu mają. Co tu mają na konstrukcję różnych graczy. Okej, ten gość padł. Okej, też wygląda całkiem ciekawie konstrukcja. Troszkę podobna ideowo do mojej, ale bardziej skupiona. Ma sporo tarcz. Pani również jest całkiem skuteczna.
będę robił jakieś gruntowne przebudowanie, to może też coś podobnego zbuduję. Okej, dobra. To się leczył powoli ludzie. Ale sporo nas ginie. Z Rayganem. Okej, przejmujemy im bazę. W taką dobrą sytuację. Jeżeli zaraz nie przerwą im, powinniśmy wygrać. Okej, przyszli. Więc teraz walka. Okej, mamy lecznika tutaj na miejscu. Więc oni się całkiem dobrze obkopali. O, to jest ciekawa konstrukcja. Latający pojazd z nogami. Okej, dobra. Chyba im się nie uda. Tak, wszyscy wrócili się do bazy. Nie, prawie wszyscy. Ok, zabili jednego. Zobacz. Okej, dobra, udało im się. Uwaga, drużyna troszkę nie ogarnęła. Dobra, więc udało się wygrać. Niezbyt często się w challenge'ach udaje. No i dobra. Zbieram te 40 gwiazdek. Na upgrade działu. A w tym czasie mogę wymieniać te bloki. Te mógłbym w sumie też wymienić. One są z tieru drugiego. Użyłem ich, ponieważ miałem ich w zapasie. A więc dobra, zobaczmy. Chciałbym sporo ich nakupić. Zobaczmy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Ponad 20, 30. Mhm, ale zrobię tak. Okej, mam 20, więc niedużo. Trzeba nakupić. Mam spory zapas. Dobra. I dobra. I pracowicie powinienem to tutaj. Ciach, 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 ciach. Ach. Tak, tam jest mój pilot. On się w środku znajdował. Ach. I tutaj ten ostatni. Ach. Jeszcze ta. Jeszcze skośnie. Dobra. No to więcej teraz tych złotych. 10 powiedzmy takich. I 10 takich. Wiecie co nie. Kiedy blokuję działa, one będą spore kosztowały, a je jako pierwsze chciałbym wymienić, więc... Zachowam sobie kasę na upgrade dział. Dobra, jedziemy dalej. Dobra, co my tu mamy? Mamy latającego lecznika, oni też mają jednego lecznika. Mamy
sporo lataczy. Oni chyba troszkę mniej. Tylko dwa railgany w drugiej przeciwnie. Więc fajnie, nie lubię ich, snajperów. No i cóż. Dosyć standardowe składy. Lecz. Więc matchmatching. Musi chyba jednak brać pod uwagę bronie, jakimi posługują się gracze. I dobierać to jakieś sensowne drużyny. To jest dobrze. To jest dobrze. World of Tanks też również to trochę tak działało w sprytny sposób. Żeby na wyższych tierach było zawsze jakieś tam parę ciężkich czołgów, parę średnich, parę lekkich i tak dalej. Okej, dobra. Patrzę w niebo. Tam już latają. Gdzieś idzie. Okej. Na oślep. Nie wiem, czy by większy field of view troszkę by pomógł w tej grze. Czy to field of view jest wspólny dla wszystkich? Okej, chyba to jakiś... Tak. Okej, dobra. Przegrałem. To się nie zmienia. Za mną był healer. Nie ogarnąłem tego. Mogłem się wycofać i poczekać, aż mnie wyleczy. Dobra. Troszkę mu zadałem obrażeń. Zawsze mogę się wymówić, że po prostu miał większy tier. Okej, dobra, to jest całkiem kompaktowa konstrukcja. Jak widać. Siada tylko jedną broń. Tak. A to posiada kilka bloków, które są blokiem z helem. To jest takie połączenie troszkę sterowca z samolotem. Okej, zobaczmy za chwilę coś go trafi, straci sterowanie i zacznie się obracać jak idiota. Tylko za chwilę, poczekajcie tylko. Stojące pojazdy zazwyczaj działają tak w tej grze. Tak, sterowanie nimi też również bywa takie troszkę dziwne. Okej, ale widzę na tablicy wyników dało mu się jeden kill zdobyć. Więc musiał chyba już trochę opanować ten pojazd. No co tam inni robią? Okej, ten pan z SMG miał. Teraz mu zostało tylko jedno działo. Pewnie niedługo padnie. Tak, tym bardziej, że przeciwnicy się leczą. Tylko ich dwóch już zostało. O! Zaczął jakiś ostrzał. Okej, pomyliłem. On nie ma railguna, tylko ma plazmy. Wow! Całkiem niezły jest. Muszę kogoś ustrzelić. Z takiej odległości strzelanie z plazmy nie jest łatwą rzeczą. Muszę to przyznać. Dobra, zobaczmy ile jeszcze ludzi uda mu się ubić. Nie no, gość musi jechać na haaksach, to widać. Okej, strzelanie do latających celów z plazmy również bywa bardzo ciężkie. Troszkę łatwiej, jeżeli one stoją, tak jak ten pan. Ale to i tak niezłe wyzwanie. Okej, dobra. Jego żywot niedługo się skończy. Już rail zaczyna do niego celować, to... Nie potrwa. Dobra. Następna bitwa. Za przegraną się dostaje bardzo mało punktów rozwoju. Dobra, zobaczmy. Po leczniku fajnie, sporo railgunów. Lataczy mało. Po 4 na drużynę.
Okej. Okay. Muszę się przyglądać, gdzie będzie jechał lecznik. I może za nim się jakoś skampię. Zanim przy nim. Dobra, tutaj wyjeżdża główna kolumna pancerna. Więc za nimi! Do boju! Okej, ten pan ma flagę. Też w sumie mam flagę, mogę ją zamatować. Mogę pokazać. Nie jest to coś zbyt użytecznego. O, w takim cenie strzelają na takie odległości z tej plazmy. Okej, tamten bomber chyba już ma dosyć. Okej, lecznikom mógłby trochę podleczyć. Jestem w całkiem dobrym stanie, ale mimo wszystko. Chciałbym się trzymać blisko lecznika. Większa szansa, że on mnie wtedy będzie leczył. Przynajmniej tak powinno być w teorii. A nie, lecz! Dobra. Okej, całkiem nieźle. Troszkę go załatwimy. No jest duża szansa, że tam gdzieś ma lecznika, z którego się nacopa. O, dokładnie tam jest lecznik. Jakby mi się udało go załatwić, to byłoby bardzo dobrze. Tak, ten czołg nie należy do najszybszych. Mogę w sumie zajść z drugiej strony. To byłoby chyba trudniejszy pomysł. Okej, ta plazma chyba ma problemy. Ta plazma w bliskim starciu z SMG to średni pomysł. Okej, mało już to zostało. Został już tylko ten lecznik. I ktoś jeszcze jeden został. To często pod koniec to przeciwnicy, którzy zostają, to jakiś uszkodzony latacz, który po prostu lata bezwładnie po planszy i nic nie może zrobić. Się za bardzo nie trzeba nim przejmować. Ta gra bez problemu przeszła. Aczkolwiek nie, żebym miał jakiś większy w niej wpływ. No i dobra. Zwycięstwo. Ok, 20 punktów aż dostałem. Ile potrzebuję? Chyba powinienem mieć już na upgrade. Dobra, mam. Dobra, i zobaczmy, ile to kosztuje. Hardware. Dobra. To mam te 9000, dobra. Jeden będę mógł sobie ulepszyć. Jest dobrze, że nie wydawałem tej kasy. W następnym meczu będę mógł sobie drugi również ulepszyć. Ale pytanie, gdzie go będę mógł stawić. Smutnym faktem jest to, iż każdy kolejny tier broni jest większy. Znaczy, nie dotyczy to tylko broni, ale również kółek, pojazdów, innych rzeczy, tarcz. Widzicie, to jest tier 4 broni, to jest tier 5. Zajmuje znacznie więcej miejsca. O, dobra, i ten tier... Okej, tier 6 chyba zajmuje tyle samo miejsca, co tier 5. Więc... Okej, tyle samo miejsca, dokładnie. No więc bez problemu będę mógł wszystkie tier 5 po wymieniać na tier 6. Jak już będę miał kasę. Dobra, idziemy dalej.
Okej, kolejny challenge. Okej, mamy same SMG. Przeciwnicy nie mają lecznika. Jest dobry. My mamy dwóch leczników i to latających. No to dzięki temu, że przeciwnicy mają SMG, nie mają railgunów, więc będą mieli trudną sytuację, gorszą opcję zabijania natychmiast. Będzie tak, że po prostu będą zabijać natychmiast naszych do dużej odległości. Więc być może lecznicy będą mieli pole do popisu. Jakaś kompaktowa konstrukcja. Dobra, zobaczmy. Większość tam się wybrała. Okej. Tam gdzie są lecznicy. Tam jest jeden, tam jest drugi. Okej, to może tutaj będę przejrzał w railgunach. Nie, skoro mają SMG, to myślę, że powinni nas rushować. Logiczny wniosek. Ale nie widać, żeby coś takiego robili. Okej, chyba trzymają pozycję. Okej, ktoś już tam jest ciężko ranny. Teraz powinien paść. Okej, więc idzie nam całkiem okej. Boję się przemieścić w tamtą stronę. Lecznik nasz pierwszy mocno wyrwał. Musi się tu coś dziać. Czyżby padł? Nie, co ma się, okej. Tam się ciężko strzelają. Okej, powoli, powoli. Chciałbym się jakoś wycofać. Bo już kazali tarcza. Aha, ten atak nie poszedł najlepiej. Wycofam się po prostu. Chociaż pewnie nie zdążę. Poszło dosyć szybko. I tutaj pan ma również jakąś ciekawą konstrukcję. Jakiś samolot z kółkami. Railgun. Ale coś mi nie wyszło. Wispel. Starałeś się, ale nie wyszło. A taki chyba... Chyba tak było, taki zestaw kampera. Dolecieć gdzieś w niedostępne miejsce i potem tam się kampić z railgunem. Tak, ameno. Dobra. Dużo już tutaj nie wymyślą, więc chyba mogę w nie dobrze wyjść. Stać mnie na drugi. R6. Więc hardware. Proszę. I tutaj. Ciach, dobra. Jedziemy dalej.
Co my tu mamy? Dwóch leczników? Oni też mają dwóch leczników. Okej, czyli tak jak się spodziewałem, na tier 5 lecznik jest już standardem w każdej bitwie. Ma to pewnie sporo związanego z tym, że te promienie leczące się odblokowują dopiero na tier 5. Więc na tier 4, jeżeli ktoś miał leczenie, musiał oznaczać, że musiał mieć jakiegoś innego robota, który doszedł na tier 5, tam sobie odblokował to leczenie. Ja sobie specjalnie zbudował robota, który był... Wow, co to jest? To jest niezła paruwa. Jak ma estetycznie lata. Okej, okay, uzbrojona plazma. Ciekawe, jak tak mu pójdzie. Powodzenia, panie. Dobra, chciałem wybrać tamtą ścieżkę, ale przez przypadek tutaj skręciłem. Nie było świadomym wyborem. Dobra, mam nadzieję, że moi sojusznicy zaraz coś zaspotują. Tutaj się ukryje, tam pewnie dużo rejganów się czai. Okej. Okay. Tam jest jeden pan. Tam. Okej. Okay. Tutaj zaraz powinien się poruszyć. Okej, okay, jednak powinienem wjechać tam. Aktywy. Tam się gdzieś tam leczą. Nie jest idealna sytuacja, w żadnym wypadku. I tam, dzień dobry. Okej, okay, do widzenia. I trochę oberwałem w tarczę, ale poszło dobrze. Chciałbym, że za zadowalający. Nie kapię ciągle. Ten czołg nie jest przyzwyczajony do kampienia. Po prostu zajmuje strategiczne pozycje. W polu bitwy, w którym jest sporo kamperów, znaczy snajperów, nie można po prostu wyjść z karabinem maszynowym na środek, krzyknąć ura i sobie biegnąć. Się dosyć szybko skończy się taka przygoda. Dobra, tutaj na pewno znajdę jakiegoś jeszcze kampera. Gdzieś powinni się czaić. I tutaj to za następnym wzgórzem. Z pewnością bardzo będzie zadowolony z mojej wizyty. Okej, okay, witam, proszę pana. Nie polecam pudłować w takiej sytuacji, kiedy z bliskiej odległości strzela do ciebie SMG. Nie, nie, to nie jest dobry wybór. Okej, okay, został jeszcze jakiś jeden pan. Tak, który na tej sporej odległości. Wystanę tutaj. Może go to przywoła gdzieś w mojej okolicy. Okej, okay, oberwał. Więc zaraz to będzie koniec. Dobra. 4 kile, całkiem nieźle. Głównie dzięki temu, że tamtą grupę udało mi się zajść z boku. I chyba nie zwrócili na mnie uwagi i po prostu wystrzelałem ich co do nogi. Okej, okay, dobra. 6300. Niedługo będę mógł kolejną oddziału wymienić. Dobra, jedziemy dalej. Właśnie, miałem dodać flagę Polski, żeby wam pokazać. Ale zapomniałem. Po następnej bitwie.
jak znowu nie zapomnę. Trochę się przyda, świeżenia. Dobra, jedziemy. Dobra, nie spojrzałem. Zamyśliłem się, nie spojrzałem, co mamy. Dobra. Mamy jednego lecznika, który pojechał tutaj, spoko. Przejadę się tutaj bokiem. Wolę unikać takiego otwartego wyjeżdżania na teren otwarty. Za rogiem. Dobra, mam lecznika tutaj, za rogiem. Nie powinienem się bać tutaj po prostu wystawić, strzelać. Tak. To jest bardzo dobre combo SMG plus lecznik. Sobie strzelam, przyjmuję ciosy, on nie leczy od tyłu. Można bardzo sprawnie w ten sposób niszczyć przeciwników. Bardzo sprawnie. Nie uciekniesz, panie, nie uciekniesz. Do widzenia. Okej, okay. Dobra, to jedziemy tędy. Ktoś strzela. Dobra, poszedł. Tam też się ktoś strzela z jakąś plazmą. Przejmują w tym czasie bazę, dobra. Poszło bardzo sprawnie. Stać na kolejne działo. Ciach, ciach, ciach. Top Mounted Tier 6. Proszę. Dobra. Gdzie by je wstawić? Tutaj. Ciach. Jeszcze tamto. A właśnie, czy... te Tier 5, co mi się zwolniły, czy tutaj gdzieś wejdą? Tutaj wejdzie, fajnie. Dobra. Miałem flagę założyć. Dobra, za chwilę założę. Kosmetyk? Flaga. Muszę jej tutaj miejsce dodatkowe zrobić. Flaga. A, jeszcze więcej muszę mieć miejsce zrobić. A co tak gdybym zrobił? Okej. Okay. Jest. Jest. Dobra. No to do boju. Zobaczycie, jak będzie wyglądać w praktyce. Tak, ta flaga może całkiem spoko wygląda, ale potrafi przeszkadzać. Na przykład, jeżeli z kimś się strzeliwujemy i cofamy się, to ten ślad, który on ze sobą zostawia, potrafi mocno zasłaniać ekran. Więc może zobaczycie to teraz. Okej, dobra. Przeciwnicy znowu nie mają lecznika. To mnie cieszy. Zobaczymy. Stawię się tutaj z boku może. Skoro już nie pomrę. Ej, uważaj pan. Dobra. Dobra. Widzicie, flagę zostawia sobą. Taki ładny ślad. Tak, gdyby robił coś takiego. Ja sobie stoję. Strzelam, strzelam i się cofam. Ta. Prześrednio to praktyczne. Aczkolwiek ładne.
No i całkiem sporo miejsca zajmuje jeszcze ta flaga, więc trzeba gdzieś znaleźć dla niej trochę wolnego miejsca. Ok, medic. Nie, plasma hover. Ok. Fajnie w takim razie go zniszczyć. Tu ten pan jakoś mocno berło już. Ok, railgany tam też są. Nie było jakby oznaczyli. A, nie chcę się na razie zbliżać do tamtego pana. Tam jakiś SMG pojechał. To mnie zaraz pokaże. Zobaczy różnica poziomu. Okej, okay, mamy medyka ze sobą. Nic nie jest źle. SMG Walker. Okej, okay, tam z tyłu bazy. Dobra, sobie idzie. Okej, okay, tam jest Stegan. Należy uważać. Witam! Okej, okay, nie chcę sam się wystawiać. Kowanie samemu we dwóch to kiepski pomysł. Okej, okay, ktoś jest z tyłu. No to... Ura! Okej, okay. Tak nie było ich, dwóch było ich trzech. Okej, okay, celuję mu w bronie. Nie ma tu zniszczyć. Okej, okay. Tu wszyscy są. Dobra, nie zauważyłem jak się zakradli za mną w tyłu. A, pan SMG posprzątał wszystko. Troszkę punktów. To bym chciał blokować w następnej kolejności. W następnej kolejności chciałbym za pewnością odblokować nowe tarcze. Aż one się zazwyczaj przydają. Mogę jedną odblokować. Okej. Okay. Wezmę sobie kupię ją. Zobaczę jak one wyglądają. Jak się da je przyczepić. Każda tarcza z kolejnego tiera różnią się od sobą znacznie. Sposobem ich montowania. Dobra, więc jak montuję... Wow! To jest naprawdę dziwny sposób. Więc jakbym tak pomontował... Wow, ona jest naprawdę spora. Mógłbym jakoś tak z przodu ją zamontować. Troszkę wyżej. I... Całkiem spory... Tak. Sporo ciosów by mnie... Sporo by mnie chroniła. Praktycznie mógłby tą tarczę zamienić właśnie na te dwie zamienić na jedną taką. Powinna być mniej więcej równoważna. Chociaż jakbym ją jeszcze gdzieś tak postawił. Dobra. Jak kupię drugą, to coś pokombinujemy z tym. Na razie do boju. Dobra. Dwóch leczników. Trochę lataczy. Właściwie całkiem sporo lataczy. No i dobra, zobaczymy. Pojawiają się z lewej strony. Dobrze. Ostatnio ta lewa strona dobrze nam poszła. Thank you.
lampki pewnie. Nie, już padło. Dosyć szybko. Rail tank. Rail hunter. Okej, na to trzeba uważać. To się będzie paskudnie kampił tutaj. Tam już ktoś ogarnie ich. Uskutecznia ich. Ej. Bez problemu dostałem się do bazy przeciwnika. Panie. Tam już. Już podziękujemy. Powinienem się do niego zbliżać. Aż te. Ja mam przewagę w bliższej odległości. Okej, okay, dobra, wyrwałem. Ale lecimy tu na miejsce, dobrze? Tam jest jeszcze Raygun? I za nami nie. Okej. Okay. Tutaj ktoś się bije. Wow, wow. Kto dostanie killa? Kto dostanie killa? Nie ja. Okej, okay, coś znowu leci. Okej. Okay. Jakiś SMG. Okej. Okay. Lecznik jest? Czy pan? Tak. Okej, okay, też ciężko szkoda oderwała, bo masz. To nie dobrze się po prostu siedząc. Dobra. Było heroiczna śmierć. Okej, okay, ale i wygraliśmy. Destroy. Ale bonus ze zwycięstwa. Wymienię jeszcze ten jedną broń na tier 6. Później zacznę wymieniać tarcze. Dobra, co my tu mamy? Znowu dwóch leczników. Ta drużyna również. Mamy tylko jednego railguna. I dużo SMG. Dla mnie SMG to najbardziej skuteczna broń w grze. Dobra, na bliskie dystanse, na średnie. No. I całkiem również się nadaje do zestrzeliwania latających przeciwników. Czego nie można wiedzieć o na przykład o plazmie. Taka najbardziej uniwersalna broń. Z pewnością. Dobra, dobra. Patrzeć w niebo, patrzeć w niebo. I coś już mi namieszyło. Zwyczaj to oznacza jakiegoś pantera, który jest dla nas, więc może się wycofać. Okej, okay. Ten pan długo już chyba nie polata. I nie wróżę mu drugiej przyszłości. Przy takiej ilości SMG. Jakiś kolejny SMG. Tutaj pewnie też jest. Ok, więc przygotujcie się na otwarte starcie. Ura! Ok, już na jednego. Fajnie, fajnie. Ok. Powinienem się rzucać tak na dwóch. Proszę, żeby... byli dużo lepiej uzbrojeni ode mnie. Tak, 135% dzięki premium. To jest taki fajny system. Za każdego premium użytkownika w bitwie każdy gracz uczestniczący w bitwie
dostaje plus 5%. Więc na 20 graczy w tej bitwie 7 musi być premium. Ci premium dostają plus 100%, a każda reszta graczy nad nie premium dostają plus 35%. Więc taki całkiem ciekawy, fajny system. Dodatkowa zachęta do bycia premium. Okej, ten pan miał ciekawą konstrukcję. Dosyć mało właściwych placków, a dużo tarcz. To już troszkę ich oderwał tymi tarczami. Właśnie, nie pokazywałem wam, ile, jak dużo obrażeń może pochłonąć tarcza. Zaraz zrobię takie krótkie porównanie. Okej, ta bitwa, nie wiem, czy gdzieś idzie, raczej nie idzie po naszej stronie. Okej, mamy lecznika, który tutaj sporo naprawił. Więc może jeszcze mamy tu szansę. Okej, okay, straciliśmy właśnie kogoś. Ten pan również niedługo padnie. Tak mu wróżę. Nie, żeby był zły czy coś. To nie dało. Po prostu wróżę, że chyba nie zbyt długo przybyło. No. Sporo lataczy nie zostało. Da, dobra. Ale ten pan już nic nie skóra, więc może mi równie dobrze wyjść. Dobra. Nie wystarczy na kolejny. Okej, okay, to jest match rankingowy. Co kilka minut, nie wiem, chyba 8 czy 15, startują mecze rankingowe. Jeżeli w tym momencie się wystartuje, że się wejdzie do kolejki, się dołączy do meczu rankingowego. Jakoś to tam potem zlicza ci punkty, potem możesz porównywać się z kolegami, ile masz punktów tam. Rankingi muszą być w każdej grze online multiplayer, więc są. Dobra, znowu ta mapa. Okej, okay, dobra. No to jedziemy. O, to jest również ciekawa konstrukcja. Okej, okay, tam jakiś helikopter poleciał. Helikoptery również chciałbym spróbować, jak to działa. Ale oni się dopiero właśnie na tier... Śmigła helikoptera dopiero na 5 tierze się odblokowują. I tu jest jakiś plazma kopter. Trafiłem go, ale w tarczę. On się skrył. Halo, jest tu to? Halo? A nie, co pan to zrobił? Nie wiem, to jak nie ma przybyć. Ta, latający SMG raczej ma małe szanse w wygraniu bezpośrednio starciu z lądowym SMG. Po prostu ten drugi raczej będzie dużo lepiej uzbrojony. Pancerzony. Okej, tu... Ten pan jest brakiem. Ten pan chyba też jest brakiem. Po prostu był lataczem, ale też mu nie wyszło latanie. Teraz mógł tylko leżeć. Dobra. No to jakiegoś lecznika nie. No to przemy dalej. Tam nic nie widzę, więc się nie będę tam zaglądał. Okej. I dobra, tu jest... Tu już baza.
dwóch przeciwników zostało. Więc jak już się latacze nim się pozajmują, to po prostu sobie siądę, będę przejmował bazę. Okej. Okay. Ten parun jeszcze ciekawie wygląda. A on ma te sanie śnieżne. Nie z takich nie korzystałem, dopiero pierwszy raz widzę kogoś ze saniami. No również chyba są niezbyt sterowne. Okej, okay, dobra. Drugi pan również zasadził się, chyba przy naszej bazie. Ale to nie zrobi mu nic dobrego. 5 ludzi dużo szybciej przejmie jego bazę niż on jeden sam przejmie naszą, więc... Niezbyt skuteczny. No dzięki. Zaleczamy. Okej. Zwycięstwo. Okej, okay, to było zwycięstwo w bitwie rankingowej. Więc teraz mi... Tak... Takumi, jesteś tutaj. Na rankingach. Masz okrągłe zero. Dobra, jakoś on tam wylicza przeciętne wyniki bitw rankingowych i... I jest, tak, coś takiego jest. Dobra, gdzie ten... To działo, 6... Te tier 5, czy tutaj się zmieszczą? Pewnie nie. Nie, nie, właśnie. Niech wróci tutaj ta tier 4. Dobra, i to jest całkiem niezły zestaw. Dobra, jednak z tymi tarczami pobawię się kiedy indziej. Mam jeszcze drugi. Właśnie... O, ten. To jest ten samolot, który próbowałem skonstruować, żeby jakoś działał. On jest w tier 4, tak w takiej zaawansowanej tier 4, jak widzicie. Normalnie dostawił poza skrzydłami, może wezmę jakoś... Poza skrzydłami potrzebne są odrzutowce, które będą go napędzały. No i staramy się też mu troszkę zwiększyć odporność, montując tarcze od dołu, które by skrzydła chroniły, aczkolwiek różnie one działają. No i wyposażyłem go w SMG 4, ponieważ stwierdziłem, że będę polował tym samolotem na inne samoloty. A SMG stwierdziłem, że całkiem nieźle mogę się do tego nadawać. Dobra, polatajmy sobie nim trochę. Latanie samolotem w tej grze jest bardzo przyjemne, muszę twierdzić. Nawet jeżeli się w bitwie nie zrobi nic, nie zabije nikogo i się zginie po dosyć szybko, co zazwyczaj robią latacze, to się całkiem przyjemnie lata. Zaraz wam pokażę. Okej, chyba skrzydła mam nierówne. Zdecydowanie mam nierówne skrzydła, więc... Będę musiał to poprawić. Kill the medic. Okej, przeciwnicy mają 2 SMG. Dobrze, że nie mają railgunów, bo taki railgun dosyć szybko by mnie sprzątnął. Ale ich SMG równie szybko mogą mnie sprzątnąć, więc... Muszę mnie jeszcze na nie uważać. Tak. Fizyka pojazdów latających w tej grze jest dosyć umowna. Ale dobra. Ja mógł ich podlecieć, może będę mógł wyskautować. Znaczy się gdzieś tutaj kampią. Już się ktoś tu strzela. Okej. Okay. Tajemnik. A gdzie mają medyka? Gdzieś tutaj, bo się goś leczy. Okej. Okay. Dobra, to może...
To może pomóc przeciw naszym snajperom w namierzeniu go. Na razie nie chcę atakować. Jeżeli ja mogę strzelić jego, to równie dobrze oznacza, że on może strzelić mnie. Okej, dobra. To był fail mały. A jeszcze niezbyt dobrze nauczyłem się sterować tymi samolotami. Okej, dobra. Pierwsza linia natarcia ruszyła. O, oni mają Livera. Musimy to wygrać. Dobra. Celować w medyka. Okej, jednak nie mają Livera, tylko gość się chyba długo łączył. No dobra, załatwiliśmy im medyka, więc... To jest nasz teraz plus. Okej, do góry, do góry, do góry. Idzie całkiem dobrze. Może nie zadaje zbyt dużych obrażeń, ale żyje. A zazwyczaj w lataniu z pojazdami latającymi to dosyć szybko się zmienia w postaci bitwy. Okej, dobra, wygraliśmy. Oto. Mówię dzięki temu, że tam jeden z gości. Nie wiem, czy się nie połączył, czy bardzo, bardzo długo się połączył. Łączył. W każdym razie zwycięstwo nasze. Okej. Okej, trochę kwadratowo on wygląda, ten samolot. Ale nie chciało mi się jakoś go dopieszczać. A, ważne, że lata. Dobra, pytanie, czy wolałbym to skrzydło przenieść do przodu, czy to do tyłu? Chyba to przeniosę do tyłu. Ponieważ chyba lepiej wtedy będzie tarcza go chroniła. W dobrym kierunku. Tak. Dobra, teraz jest równo. Dobra. Dobra, kolejną bitwę sobie zagrajmy. Muszę pokazać jakąś bitwę, w której przegrywam sromotnie. Najlepiej na samym początku. Albo jeszcze lepiej, zostaje mi odstrzelony tył samolotu, a potem przez resztę meczu pałątam się bezwładnie po mapie, nie mogąc sterować moim pojazdem. Ponieważ z mojego doświadczenia 50% gier samolotami właśnie do tego się sprowadza. Tak, właśnie troszkę pogrubiłem sobie tył. Kiedyś miałem tył połączony z przodem tylko jednym rzędem. I bardzo często go traciłem. A po utracie tych właśnie stabilizatorów to już koniec. Traci się jakokolwiek kontrolę. Okej, dobra. Nie chcę od razu lecieć na terytorium przeciwnika. Na początku sobie tak kołuję nad bazą, żeby zdobyć jakąś wysokość. Wtedy dopiero może powoli będę sobie latał. Często też czekam, aż drużyna przeciwna wykryje jakiś plazma bomberów. Ponieważ starczy z takimi, czuję się najlepiej. Okej, SMG Cruiser. Taki wolę się... Okej, tam jest Railgun. Tam jest spora SMG, których nie chce się... Okej, plazma tak, to już lepiej. Okej, chyba się kampią przy swoim spawnie. Okej, Rail wziął mnie na ten... na cel. Czyli to się... O, właśnie! A, tak. Railgany są bardzo skuteczne przeciwko lataczom. Oni się tu mocno skampili. Pewnie medyka mają gdzieś tam. W pobliżu. No dobra. Obserwuję trochę. Zobaczę, jak moim ludziom będzie szło. Może...
Może wygrają. Okej, na razie radzę sobie całkiem dobrze. Jakaś nudna konstrukcja, pokażcie coś ciekawego. Też całkiem standardowa. Okej, to jest już troszkę ciekawsze. Nie wiem jaka konkretnie jest funkcja tego pojazdu, ale wygląda co najmniej ciekawie. Okej, to też jest również ciekawe. Bomber. Tak, ma mocno załadowane plazmy. Ile się da. Okej, jak on stoi w miejscu? No, dobra, w ulach. Myślałem, że myślę jakąś technologię, którą możliwe bym mógł stać w miejscu. Okej, jednak nasi przegrywają. Więc raczej to się już nie odwróci. Włączmy sobie tego pana, który polata troszkę. Teraz go pewnie coś zestrzeli, jakiś rail. Tam. Ciach. Dobra, nie ma co dalej tu siedzieć. Dobra, to jeszcze jedną grę. Może tym czymś. Jakkolwiek bardzo podoba mi się latanie tymi samolotami. Jest bardzo przyjemne. Aczkolwiek nie mają one zbyt dużej bojowej wartości. Bardziej według mnie spełniają rolę jakoś wspierającą. No, często mi się w ogóle nic nie uda. Ubić ani trafić, i tak jak w poprzedniej bitwie, więc... Więc tak... Dobra, czy mamy jakiegoś medyka? Mam. Nie, nie mamy. Więc to jest za ta ikona tego... ...tego rombu. Szkoda, że nie mam medyka. Zwłaszcza w przypadku samolotów, które po jednym trafieniu mogą się okazać kompletnie niezdolne do walki. Medyk to bardzo fajny. O! Snajper. Ciach. Dobra. Nic się nie stało. Dobra, muszę się przewrócić. Ja mi minie bitwy. Ale wolę stracić trochę czasu niż strzelić przez snajpera tak szybko. Nie, dobra, może jeżeli moi ludzie trafią już do ataku, snajperzy będą bardziej zajęci nimi niż mną. Będę mógł coś postrzelać. Okej. Okej. Czaję waszą wiadomość. Skryję tutaj przed nimi. Okej. To był całkiem niezły rush. No zaraz pewnie nie wystrzeli ten pan. Okej, dalej lecę. Okej, to jest... Dobił mnie niestety. Okej, był trochę nazbyt odważny rush z mojej strony. Miałem tak sam szarżować na 5 przeciwników. Miałem nadzieję, że moi koledzy, którzy byli tuż za mną, że odwrócą ich uwagę, ale tak się nie stało. No cóż. Okej, to również całkiem ciekawa konstrukcja. Ktoś ma taką sporą prędkość. Co ma za uzbrojenie? Plazmy. Tak,
A, strzelanie z plazmy do latających celów nie kończy się zbyt skutecznie. Dobra, wykrakałem. Nasi radzili sobie całkiem dobrze. Zobaczmy jeszcze, jak ten, te dwie kaleki się zabijają nawzajem. Ten miał dosyć duże szczęście, że mu zostało jeszcze jakiekolwiek działo. Dobra. Więc tak jak mówię, samoloty, moim zdaniem bardzo przyjemne w użytkowaniu, ale mało skuteczne. Okej, dobra. To by było chyba tyle, jeżeli dzisiaj chodzi o Robocraft. Do kolejnej gry zapuszczę wam link. Okej, dobra. Mam pytanie, kto chciałby zagrać w Kata? Właśnie puściłem link na czacie. Za chwilę go będziecie widzieli. Albo nie, już go widzicie. Jest to darmowa gra, którą można po prostu... Katan myślę, że każdy zna. To jest taka gra planszowa, jakby ktoś nie wiedział. Ten link, co zapuściłem, to jego darmowa wersja przeglądarkowa. Trzeba mieć tylko zainstalowaną Javę. Co na Chromie może być problem z uruchomieniem. Ale w każdym razie można grać za darmo w Katan przez przeglądarkę, więc jest fajnie. Więc jeżeli ktoś by chciał zagrać, to proszę pisać na czacie. To będzie nasza czwarta gra, jeżeli uzbieramy trzech lub czterech graczy. Jeżeli nie, no to cóż, no to trudno. Coś innego pogramy. W tym czasie będziecie mogli czas zarejestrować konto, spróbować uruchomić tam, czy wam będzie działać, jeżeli ktoś będzie chciał grać. No i cóż, no i dawajcie znać na czacie. Fajnie, myślę, że byłoby zakończyć ten stream jakoś partyjką Katana. Dobra. A na razie to tyle, jeżeli chodzi o Robocraft. Więc tak. Zachęcam do grania. Mnie gra bardzo mocno uzależniła. Więc ta duże możliwości budowania i eksperymentowania naprawdę wciągają. I to mnie w tej grze się bardzo podoba. Więc zachęcam wszystkich do spróbowania, zagrania. To na razie starczy tyle. Dobra.